Dominika gotowa. Ja jestem gotowa. Paweł gotowy? No. A Krzysztof Chory, ty się gotowy urodził. To zaczynamy. Tak. I Want to Believe, czyli rozmowy niewyreżyserowane naszym i Państwa gościem. Gwiazda niebywałego formatu, Anna. Celebrytka. O menadżerka. Nie, o nie, stop! Nie? Celebrytka, nie? Najgorzej. Najgorzej, przepraszam. Biznes, no menadżerka. No poznaliśmy się, jak byłaś menadżerem. Ale też tancerka, też kobieta uwielbiająca podróże i przygody, tak? Mam o, myśli, tak, Adelka, bardziej niż tancerka. Nie? To tak ci... Bliżej, tak? Tak, bliżej. No Dominika Tajner, no, nie trzeba przedstawiać, wszyscy wiedzą, prawda, wizerunek wszystkim doskonale znany. Bardzo to dla nas wielka przyjemność, że chciałaś zasiąść na naszej skromnej białej kanapie. Dla mnie tym bardziej to jest przyjemność i powiem, teraz się zaczynam stresować, bo po tym COVID-zie to dawno nie byłam na żadnej takiej sofa, wiecie, zwierzeń. Tak, ale my tutaj mamy, tu grillujemy. Mamy pewien dystans społeczny zachowany. My tu grillujemy. Chociaż ja bym tak nie chciał bardzo daleko od pierwsze pytanie, grillujące takie, które ustawi rozmowę, wiesz, jest po tobie, nie? Czy to jest? Czy ciężko jest być córką tak wybitnej osobistości jak Apoloniusz Tajner? No my jesteśmy wielkimi fanami, wszyscy chłopacy w naszym wieku. Ja też. To jest Adam Mały i Apoloniusz Tajner, nie? To był taki duet. No, niesamowity. Czy to jest ciężkie? To muszę się trochę do studiów odnieść, bo ja byłam wtedy na studiach, na pierwszym roku i to było przewspaniałe, bo nam nawet zajęć nas zwalniali, bo no, Adam skakał. Tak. No ale ja uciekałem. I nie, to nas, no a jako że AWF, to tam zawsze jacyś byli wykładowcy fanami. Znaczy, kto nie był fanem Adama Małysza? No właśnie, Małyszomania ma swoje to podstawy. To była absolutna bomba, ta Małyszomania i myślę, że nie do powtórzenia. Mhm. Nawet dla Roberta Lewandowskiego, którego uwielbiam i jestem fanką wielką. Pozdrawiamy pana Roberta, zapraszamy na kanapę. Tak. Ale to był taki, no naprawdę jakiś dziwny dziwny, to było w ogóle coś wspaniałego, jako przeżywanie tych emocji. Wiecie, do mnie wszyscy przychodzili do akademika, do tej takiej klitki malutkiej i tam wszyscy, bo Adam skacze. Więc ja mam dobre, super wspomnienia. A twój tato czuł się ojcem też sukcesu Adama Małysza? Ale właśnie wam chcę powiedzieć, i tego nigdy nie powiedziałam publicznie, że ja zawsze byłam zazdrosna o Adama. Jako, że wydawało mi się, że tata więcej czasu jemu poświęca. Zadoptował sobie Adasia. I słuchajcie, jak wrócili z tego turnieju czterech skoczni, to pamiętam, że stałam w kolejce, bo to jakieś takie było wow. No i chciałam się z tym tatą przywitać. A to ci dziennikarze, tak wszyscy naskoczyli. No i byłam zdziwiona, także to jest takie niefajne uczucie, które pamiętam, że nie mogłam się do tego taty tam dostać, żeby mu pogratulować, no i że byłam trochę Adama zazdrosna. Bo nie masz rodzeństwa, ty jesteś jedyna. Mam, masz braci dwóch, w tym jednego takiego, wiecie, który długo żyje rówieśnika na tym świecie, ale jest młodszym bratem i tak... Z takim prawdziwym młodszym bratem, no taki mój, wiecie, którym taki się wychowywałaś. Cukiereczek, no. Takim... takim, nie, nie, on, broniasz, on nie chciałby nie, słyszeć, nie. Ja mówię o nim cukiereczek. No nie, no taki, wiecie, jak to jest prawdziwy młodszy brat, no. Ja przecierałam szlaki, a on już miał, nie był łatwiej, ja też miał trudniej. No i ten Adam na to wszystko wszedł. Trzeci brat. Tata się trzeci najwięcej brat, czasu tak spędzał, wiecie. Trzeba było się dzielić. Poloniuszu, tutaj teraz już Adam już trochę zmniejszył tempo, to teraz proszę tutaj córkę bardzo mocno przytulać. Nie, często mój tata jest wspaniałym człowiekiem. Ale on jest taki ciepły, serdeczny. Jest bardzo prawda? Ciepły i kochany. I mamy taki, no taki też jest, bym powiedziała, taka relacja tatuś-córeczka, nie? Trochę... Tatunia. Znaczy ja tak przynajmniej się czuję, nie? Jako księżniczka. Na szczęście nie mam drugiej siostry, więc nie ma tu jakiejś tej... No, ale z racji tego, że miałaś tatę trenera sportów zimowych, czy jakieś sporty zimowe skoków. sama tak... Znaczy nie skoków. Tata był trenerem kombinacji narciarskiej. Jeszcze za swoim takich młodych czasów. I to nie wiem, czy nie był najmłodszym trenerem w ogóle kadry swego czasu.
A ciebie namawiał do jakichś sportów? Nie. Nie, mój tata właśnie, ja bardzo chciałam sport uprawiać, ale on jakoś tak zawsze mówił, nie, że to nie jest za dziewczynek, bo to się trzeba poświęcić. Mhm. No i trochę mam taki żal do niego, bo ja bym się chyba odnalazła w jakimś sporcie. No. Tak. W jakim? Jakbyś miała wybrać sport? No teraz to... nie wiem, bo teraz mam taki etap, słuchajcie, w życiu, znaczy nie teraz mam, przez całą dorosłość mam, że wszystkiego próbuję. Z takich ekstremalnych jednak rzeczy, no bo... No, no. Mój tata czasami mówi do mnie, że skąd ty masz taki pociąg do takich historii? A ja mu mówię... No taki niebezpieczny, taki no, szalony. A ja mówię, i to mówi do mnie człowiek, który na nartach rzuca się w powietrze. Bez zabezpieczenia. I jest moim ojcem. I pyta mnie, że co ty wymyśliłaś znowu? Także jeszcze nie wie o tej walce bokserskiej i... O czym? Bo nasi oglądający no nie mają pojęcia, że... To jakiś nowy sport, który sobie wymyśliłeś. Tak. Walka bokserska? No walka bokserska, bo słuchajcie, to jest takie moje marzenie z dzieciństwa. Nie wiesz, że pierwszy raz rozmawiam z kobietą, która ma marzenie, żeby na ringu obrywać ten... Właśnie, bo nie chodzi o obrywanie, tu chodzi o to, żeby nie dostać. No i żeby umieć się boksować. Zawsze jakoś, nie wiem, do tego boksu mnie strasznie ciągnęło. Jakby jedyną styczność, jaką miałam, to w akademiku z kolegami, których pozdrawiam. Pozdrawiamy. Antenowski, wszystkie na molni bardzo byli, czy... Nie, z kolegami jako, że tam walki, nie? Sztuki walki, że tam ci pokażemy tam jakiś chwyt, no to wiecie, jak go zastosowałam, to koledze palca złamałam, bo przecież nikt mnie nie chciał uderzyć. Jako z facetami. Tego nie puścimy, to nie ma szans. Nie, i pozdrawiam tego kolegę, pamięta on na pewno. Któremu złamać palec? No, bo się chciałam obronić, bo to była taka, wiesz, że ktoś się pokazuje, tam chwyt, unik, ten, no i nie chciałam go kopnąć, ale się chciał obronić. Ma co chciał, daj spokój, ma co chciał. Ma co chciał i to było też za czasów Małysza, jestem nerwowa. Jak to bokser, bokserka. Nie. Znaczy nie nerwowa, energiczna. Ja chcę wam powiedzieć, taniec, boks i nawet śpiew i każde wyzwanie, jest to ma powiązanie dla mnie, bo na taniec też miałam miesiąc przygotowania i pamiętam, bo to się wiecie, taniec tak wszystkim wydaje, że to takie nie, naturalne. Tańczymy. Znaczy Paweł tańczy zawodowo, wiesz. Ale powiedzmy, tańczy, że taniec tańczy z gwiazdami, mówię, bo o programie ja mówię na widzów, bo każdemu się wydaje, kto nie tańczy, kto nie wiem, że to takie jest bardzo piękne, łatwe. A to jest bardzo trudne, skomplikowane i nienaturalne przede wszystkim, tak? Także, także taniec z gwiazdami, pierwszy trening porównuję do swojego pierwszego treningu bokserskiego, tak? Miałam to samo zdziwienie, tylko... a nie wiem w sumie, czy mniejszy stres. Chyba nie, chyba właśnie gorszy, bo nie wiem. Nie wiem, bo jestem na etapie, wiecie, że zamykam oczy, jak mnie ktoś bije i robię gardę. Ale chyba nie powinieneś tego mówić. Żartuję, ale dobrze, właśnie tak. Aha, dobra, bo rywalka może oglądać. A z kim wszystko... walczysz? Z jakimś wojownikiem z sumo, z jakimś gościem, z jakimś tygrysem? Z kim walczysz? Z Karoliną Motylewską. Z modelką. Ale powiedzmy w ogóle, jak to się stało, że z nią walczysz? Skąd pomysł na taką walkę? Słuchajcie, jak dostałam tą propozycję, skąd pomysł na walkę, czy skąd pomysł na Karolinę? Nie, na walkę. Na walkę. Dobra, no, skąd, no to mówię, miałam takie marzenie, jak byłam tam młodsza, żeby walczyć. No wiadomo, że ta córeczka, nie wolno walczyć, nie wolno sportu. Księżniczka. No tak trochę, wiecie, tak trochę to było. No i jakby... Dorosłam, dojrzałam, urodziłam dziecko i zaczęło się to u mnie chyba... Obudziło się. Nie wiem, czy się obudziło, czy... Ale to masz syna, czy córkę? Ja mam syna. Jak ma na imię? Maksymilian. Maksymilian, pozdrawiam cię serdecznie, teraz uważaj. Ile ma lat? 15, ale nie pozwala mi się na swój temat wypowiadać. Ale nie, to tylko mówimy, wiesz, mamusia już teraz czuje tak, że nie, wagary chłopie mogą się skończyć niezwykłą reprymendą. Te biedne dzieci nawet nie mogą wagarować.
A no teraz, tak, teraz już mogę. O dzienniczki, teraz, ale nie dzienniczki ale... elektroniczne, wiecie, dziecko jeszcze nie, za 5-8 nie ma go w szkole. A ty jest... wagarowałaś? Ja czuję po twoim głosie, że ty nie, nie masz taka... Nie, nie, ja słuchajcie, ja byłam prymuską, ale niegrzeczną. W sensie no. Dobrze się uczyłam i, ten, i chcę wam powiedzieć, że nawet nie uciekłam nigdy z domu. Znaczy uciekłam na 2 godziny, bo byłam tak przerażona tym, że mój tata zanim się na przykład się zorientuje, że uciekłam z tego domu. Bo nie było komórki, żeby wie, poinformować, tato, uciekłam z domu. Pana Poloniusz wie, że uciekłaś z domu? Wie. Bo ja uciekłem z domu i rodzice do tej pory wie. Nie wiedzą. Nie, bo to był taki... No tak, ale to widzisz, to właśnie oni by też nie wiedzieli. Zrobiło się ciemno i mówię, nie no, wracam, bo mi pieprzą. Właśnie to była taka akcja. Bo chyba 16 godzina, nie, gdzieś mnie tam nie puścili, no to się wymknęłam, no i czekam, czekam, nie ma reakcji. Nie, Jezu, a jak tata zacznie krzyczeć albo coś, no wracam z domu. No i mówię, że uciekłam z domu, zostało to nawet niezauważone. No i tak. A tata mówi, no dobra, no dzięki, że powiedziałaś. Ale wróćmy do tej walki. Nie. No właśnie. Ta. Nie, tata powiedział, przemyśl to sobie dziecko. Ale walkę czy ucieczkę nie, z domu? Nie, ucieczkę z domu. Przemyśl to sobie. Jak mu powiesz teraz, ja wyślę panu Apoloniuszowi to nagranie. On to pamięta, zanim, bo zanim ja mu zostanie to opublikowane i powiem, pana córka zdecydowała się walczyć. Jak ty nie powiesz tacie o tym sama, to ja mu powiem. On nie uwierzy. Naprawdę, słuchajcie, może nie uwierzyć. Ze słynnych reakcji mojego taty, którego oczywiście pozdrawiam, kiedyś był taki sport skakanie na linie w moim życiu też. Ale to bungee czy? Nie. Dream jump. To jest takie... To nie jest za nogi, tu masz taką przężyłek ze spadochronu, tylko... Na wahadło. Na wahadło, na wahadło tylko jakby odbywało się to w Norwegii, ten docelowy mój wyjazd. Tam się wspięliśmy na skałę, no i tam trzeba było skoczyć finalnie. I skoczyłam, aczkolwiek były wątpliwości. No i wróciłam do tej Polski, wiecie, przyjechałam do taty i mówię, tato, zobacz, jak ja skoczyłam. Wiedział od roku, bo ja się do roku do tego przygotowywałam. Mówi, ale kto to jest? Ja mówię, tato, no ja. Ale jak to? No ty to zrobiłaś? Przecież ja ci mówiłem, że to jest jakieś nienormalne, bo ja mu wysyłałam na początku taki filmik i mówię, tato, ja tam pojadę, ja będę skakać. I jeszcze miałam takie marzenie, wiecie, ten człowiek i widurka, nie? Base jump. Mhm. No, a nie, ale... Serio? Ale to... Ci, miała być przyjść księżniczka, to przyszła... No prawdziwa księżniczka, tak, bym powiedziała. Księżniczka, królowa przygody. Miała przyjść księżniczka ten... Córka Tainera. No, zapytaliście mnie, właśnie, jak to jest. No to właśnie tak jest, że się szuka nie wiadomo czego. Ale jednak wybieram takie sporty w całym szaleństwie bezpieczne. Bo no, na przykład base jump jest bez... Nie base, dream jump jest... Moim zdaniem bezpieczniejsze od no tego, za nogi. Bungee jump. Bungee jump, która by nie skoczyła, bo mogła sobie coś uszkodzić w kręgosłupie. Mm-hmm. No rozciąga się trochę kręgosłup, jak się ląduje. Nie? Ale psychicznie... A! I słuchajcie, w ogóle muszę wam powiedzieć, że jak pytacie o tego tatę, to zebrałam go na... Skakałam z budynku kiedyś takiego. W Sosnowcu, nie? I mówię, z Żylety w Sosnowcu, znane miejsce. No i mówię, tato, przyjedź, zobaczysz ten mój skok. I co ten tata przyjechał? No przyjechał, mówię, tato, może se skoczysz, nie? O nie, bo tak nie mam chęci. A potem, jak zobaczył, jak z dołu to oglądał, szklany budynek, to wygląda naprawdę bardziej przerażająco z dołu niż z góry. No to powiedział, że psychicznie mogłabym konkurować ze skoczkami. No, że... Czyli charakterek masz taki twardy jak skoczkowie, tak? Wiesz co, nie wiem, czy to twarde, czy to szaleństwo, bo to... No ale przełamywanie, wiesz, taka odwaga, no to tak, jest... Tak, to jest twardy, wychodzenie tak, poza strefę komfortu, takie, tak mówiąc, psychologicznie i bardzo ładnie, ale ja to lubię. A czy właśnie ja się na coś, wiesz, rzucę i teraz wracamy do pytania... Pobocznie. O ten boks, o tę walkę, co się stało. Ja po COVID-zie sobie zaczęłam trenować, wiecie, na tej siłowni, tam chodzić, na, no takie miałam też zalecenia lekarskie i trafiłam do takiej trenerki Dominiki. Też pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy. Bardzo
taka hardkorowa trenerka i ona trenowała kiedyś kickboxing. I on mówi do mnie, proszę cię, zabierz mnie na worek, przynieś rękawice, więc tak chociaż... Pochukała parę razy. Kurczę, chociaż bym spełniła to marzenie. No i oczywiście, wiecie, rękawice, no to Instagram, wrzuciłam te rękawice, że boksuję. Znaczy nie wiem, jaki to ma związek, ale musi jakiś mieć, no i dostałam nagle telefon, że do mnie, może ty byś zawalczyła dla chorej dziewczynki, ja mówię, zawsze. I jeszcze dość, że spełni jej marzenie, pomogę jej. Za sport dobijania się, tylko po prostu robisz to w celach charytatywnych. Ja, no spełniasz, nie, oczywiście, że robię... Spełniasz marzenie i robisz coś wspaniałego. Nie, tak, spełniam swoje marzenie i może spełnię marzenie tej dziewczynki, czy jej marzenia. Bo ona jest w ogóle bardzo inspirująca. Nie wiem, czy ją widzieliście. Tam no jeszcze nie widzieliśmy tej przyjemności. Zuzia jest w ogóle dziewczynką, która jest na wózku, jest jakoś, powiedziałabym, dla nas niepełnosprawna, ale jest po prostu niesamowita. Walczy o życie, jest taka bardzo energiczna, radosna i chyba potrafi to życie docenić i pokorna, czego brakuje... Nam wszystkim, umówmy się. Chciałam tak powiedzieć, nam wszystkim, tak. Ale ja się tej pokory na przykład staram uczyć, więc takimi wyzwaniami. No w każdym razie jakby zgodziłam się od razu, nie zastanawiając się. No i co? No i później... Kiedy ta walka się odbędzie? Okazało się, że walka się odbędzie 3 lipca, czyli za miesiąc, czy 6 tygodni, 5. W ogrodzieńcu na zamku, no więc mój ogrodzieniec, zamek, wiecie, dla dziewczynki. Znasz nasze rejony, Jurek Krakowsko-Częstochowska? No, ogrodzieniec, zamek? No, no. Ja tam w tym zamku, to tam w zakamarkach nawet byłam nieraz. Dobrze. Jak tutaj z głosem albo obrazem coś nie tak, Przemek, to... Nie, słuchajcie, nawet z duchami tam byłam. Bardzo też polecam. Nie wiem, bo to jestem bardziej teraz ci polecam, pozdrawiam wszystkich. Wszystkie duchy, z którymi byłaś. Tak, nawet mnie tam jeden duch wystraszył. W sensie tak się ukrył, przeszłam koło niego i nie zauważyłam. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale w moim przypadku jest. Tak, gdzieś się tam skoncentrowałam pewnie na czymś innym. No i duch wyskoczył i faktycznie się wystraszyłam. Nawet chyba za mną pobiegł. Także jakby wracając do tego zamku, znam bardzo dobrze zamek w Ogrodzieńcu. Bardzo zapraszam wszystkich turystów na zamek i zapraszam na walkę, która jest 3 lipca. Na zamku. I ty będziesz gwiazdą wieczoru tej gali. No i tak właśnie, tak jakoś to, może z tą gwiazdą wieczoru, ja nie lubię tak trochę tego, no ale ma być to walka wieczoru. No i... Wiecie, ja myślałam, że to będzie tak, no przyjdę trochę, popromujemy, zbierzemy te pieniądze, ale nie walka wieczoru, jakoś tak nie zarejestrowałam tego. No i teraz co? No i teraz jestem w takiej sytuacji, że byłam na 4 treningach, za miesiąc mam walkę i nie mogę jej przegrać. Ja tego nie mógł. Ale nie przegram. Tak, bo na pewno się szykują następne walki. Nie wiem. MMA pewnie. Nie wiem. Fame MMA. Ale ja, nie. No. Nie, chyba nie. Ale dobra, teraz muszę to powiedzieć. Miało nie być, ale właśnie mój były małżonek zadzwonił do mnie i mówi, ty będziesz w tym Fame MMA. Ja mówię, no żartujesz? To jest, trzeba trochę potrenować, no bo oni trochę tam... Wiecie, no ja mam miesiąc na przygotowanie. No. Na przygotowanie... No ale ty jesteś silną kobietą, to wiesz... Ja to jestem silna, ale to jest... No odwagę masz, tak? Przedsiębiorczość masz, rozum masz, to teraz tylko nie czy mam odwagę, bo wiesz, zamykam oczy. No jak no skaczesz tam gdzieś, chcesz być wiewiórką, wiesz, no masz dziewczyno odwagę. Tak, robisz szalone rzeczy, 80% kobiet, które znamy, no nie jest w stanie takich rzeczy robić. No i genetycznie, gdzie, tą, kobiet? Genetycznie tą odwagę wysyłałeś. Ja nie wiem, czy... Jak skaczesz z dywanu na podłogę, to już mam zawroty głowy. Nie? Ja też. Ja tak sobie myślę, no jestem góralką. Może i nie jedną walkę przeszłam jako dziecko, ale
No, nie, no musi coś tam się zadziać, żebym się wkurzyła. No widzicie, że ja tak ogólnie ze mną można porozmawiać, ale nie jestem agresywna. No. Ale to powiedz mi teraz, co by się musiało stać, żeby cię wkurzyło? No, tak? No to dobre jest pytanie. Może w ramach sparingu kogo byś chciał napuść? Tak, wiem. Tak. Właśnie nie ma takiej, słuchajcie, osoby. Ja nie mam, nie ma osoby takiej, do której jakby czuję taki żar. Chociaż może by się znalazło parę, a ja bym się zastanowiła. Ale nie, no nie wiem, co by się musiało zadziać. Mój syn by tu podpowiedział na pewno, jakieś dał wskazówki, co trzeba zrobić, żeby mama... Maksymilian, to w komentarzu tam napisz, jak, żeby mama dostała prywatnie szału. Krzysztof Edward Perel lub Paweł Abucki, napisz nam, co zrobić, no bo czy mam je pomóc, nie? No, to... no a czy właśnie, czy nie jesteś za dobrą osobą, no bo czy ty jednak, żeby obić komuś buzię, to trzeba jednak trochę takiej agresji, takiej... No ale to właśnie przyłożyć. O to chodzi, no muszę się nauczyć, tak? Właściwie ty jak się tego nauczyć o agresję, to chodzi też o sport, ja to tak sobie myślę. No bo wiesz, jak ludzie mają do kogoś strzelać, to sobie robią ten obrazek jego i tam wrzutki, wiesz, a ty jak? Ale podejrzewam, że jest trudniej trafić w obrazek niż w tarczę, wbrew pozorom. A bo łucznictwo też trenowałam kiedyś. Też miałam taki epizod i bardzo bym chciała jeszcze strzelać z takiego kałacha. No, to jeszcze zrealizuję. To jest bardzo łatwe. No bo idziesz na... Ale jeszcze tam, wiesz, jeszcze mi nie spadło w moim życiu, bo w moim życiu zawsze coś mi... No to, to nie jest tak, że to tak planujesz, że to będę robić to, będę próbować tego, tylko życie ci przynosi jakąś szansę i ty korzystasz, tak? Znaczy ja sobie tam marzę o czymś, no i nagle takie coś się wydarza, wiesz, że ktoś dzwoni do mnie i tu zawalczę, no dobra, zawalczę. No i teraz, wiecie, no poszłam na trening i się zdziwiłam troszkę. Ale więc... mówisz, że ci jest bardzo trudno na tym treningu, tak? Są bardzo ciężkie treningi. Są fantastyczne, bo myślę, że po tych 4 treningach schudłam więcej niż przez 6 miesięcy w siłowni. Ja wiem, co mnie mogło sprowokować. Jakby ktoś robił krzywdę komuś mojemu znajomemu albo słabszemu, no ale to by ta Karolina musiała kogoś tam zacząć, wiecie, tłuc. No i wtedy tak. Wtedy myślę, żeby się obudziła góralka. Wierzę w to, że wygrasz tą walkę, bo pierwsze, że jesteś góralką. Tytuł naszego programu jest zasłonięty, bo nie chcemy wierzyć, tylko po prostu wierzymy w to, co nasi goście mówią. Więc wierzę w to, że ta walka udowodni tobie, że jesteś tą góralką, o której mówisz, wspaniały charakter, moc i siła. Drugie, że pomoże Zuzi. Tak? Przede wszystkim pomoże Zuzi. I apelujemy też do naszych oglądających, żeby tą akcję wesprzeć. W napisach będzie, w jaki sposób można to zrobić. Zapraszamy też na galę w ogóle, tak? Prawda? Tak? Ale to może Dominika zaprosi. Zapraszamy, jako, zapraszamy. Wierzę w to, przepraszam, bo już to jest taka, no to jest ten fragment mój. A, dobra, sorry. Jestem gwiazdorze, wiesz. Sorry, wszystko zapomniałem. No. Dobra, to ja już się nie odzywam. Wierzę w to, że nazwisko, które odziedziczyłaś po ojcu, pomogło ci tylko w drobnym, że tak powiem, składzie całego tego, co w życiu dokonałaś, no bo jesteś odważna, przedsiębiorcza, wykształcona, zdyscyplinowana, więc... Chcesz powiedzieć? Tak. Z którym się nie zgadzasz? Zgadzam się ze wszystkim i chciałam powiedzieć tylko, że nazwisko zobowiązuje. Ale powiem ci, zrobiłaś mi teraz po prostu podsumowanie, bo chciałem powiedzieć, że za wielkim nazwiskiem idzie też wielka odpowiedzialność i na pewno miałaś nieraz w życiu tak, że mówili, o, to jest córka Poloniusza Tajnera, od niej można wymagać więcej. Tak, muszę coś powiedzieć teraz, bo tak, zawsze miałam taką presję. Ale wybrałaś tej presji doskonale. Wielka to dla nas przyjemność. Bardzo miło dziękuję. Cię poznać, prawda? Zapraszamy serdecznie na walkę. Tak. Ale no bo ja tutaj pytam, ale nie mówisz. A go tu byli. Naszym i Państwa gościem była niesamowita Dominika Tajner. Dziękujemy. Tak. Krzysztof Peroń, Paweł Obucki i Dominika Tajner. Nie, trochę się zestresowałam teraz. Bo wiecie, jak u Kuby Wojewódzkiego, nie? Zobacz. Czuję, że byłaś u Kuby Wojewódzkiego? Nie byłam właśnie. No. Nie zaprosił mnie. A to ham. Jako koledzy po fachu.
Cicho. Kuba! Czekam. Ale tu jest lepiej. Tutaj nie przychodzi wodzianka, woda tam stoi. Nie. Czekaj, ale jak to jest? Bo nie bokserka, no bo bokserka to jest samica boksera, tylko pięściarka? No może być. Pięściarka, kobieta pięściarz. Pięściarka, tak? No. Pieśniarka. To się wytnie, jakby wiśnia wyszedł na ring podczas kardyko. Nie. Nie? Znaczy, wiecie. Parę powodów by się znalazło.